Dzisiaj gramy z Fomim 1v1. Taki pojedyneczek uznaliśmy, że sobie zrobimy. Na Bed Warsach oczywiście. Powiem wam, że graliśmy koło 21, więc obaj chyba nie pokazaliśmy za dobrego poziomu, ale był pojedynek, więc no, cieszcie się. Będzie fajny odcinek. I jeszcze tak na wstępie chciałbym zaznaczyć, że wiecie, że mam swojego Discorda, więc fajnie by było, jakbyście na niego wbili. Bardzo bym się cieszył. No i co, ja już nie przedłużam. Zapraszam was do odcinka. Siema. A u ciebie jak tam z klikaniem? Czym ty klikasz? Tak. Ja zazwyczaj ogólnie butterfly klikiem, ale jak mi się butterfly znudzi, to wtedy jitterem próbuję. Chociaż ostatnio jak próbowałem jitterem, to mi strasznie ręka odpadała po pewnym czasie. U mnie ogólnie taki max to jest około, nie wiem, 15, ale średnio tak 13 wychodzi. W ogóle chyba chciałeś się go odbryczować, ale wiesz, dobrze wierć poszło. Powiem ci, jest naprawdę doskonale wręcz. Ale ogólnie jeśli chodzi o jittera, to on właśnie Hypixel, o kurde, ale dobra, chyba chyba bad trybiłem się bedami. Z jitterem na Hypixelu jest o tyle taki plus, że jakby te hity są lepiej rejestrowane, ale minus jest taki, że o nie, no nie spodziewałem się tego. Dobra. No to w sumie akurat racja, ale na przykład też Tobiasz Gaming. Oj, jak ja patrzyłem na wykres u siebie, to u mnie dużo widzów strasznie jego też ogląda i jak on ma... Oj, ale AM straciłem. No, to prawda. No, ogólnie, no Tobiasz jest, myślę, że no każdy go ogląda. Nieważne w sumie jaki youtuber teraz Minecraft, każdy no, polski. No ta. Bo fajnie każdy. Właśnie nie wiem co w takiej sytuacji zrobić. Aha, co to był za dziwny hit? Nie wiem, ale jestem yellow grabiony. Już masz 17? O, dobra, no, pół HP, ale... Dobre, ale fart. Właśnie ogólnie widziałem, że ostatnio to się nauczyłeś tego, hold mouse god bridge'a. Z tym trzymaniem myszki. Ale z drag clickiem czy z bumper? Tak, z tym drag clickiem. Tak, no bo to jest najlepszy sposób ogólnie. Ja właśnie ostatnio się też tego próbuję nauczyć i nie wychodzi mi aż tak źle. W ogóle w jakim teamie ty jesteś? Jest u Grave'ów, ty jesteś u Yellow'ów. A no to jesteśmy. No ale jakoś chyba to się dojdziemy, tylko... Dobra, spróbuję God Bridge'a zrobić, chociaż zawsze na odcinkach się wywalam, nie wiem, na live'ie. Dla przykładu na live'ie to tam akurat mogę bez problemu robić, nie wiem, God Bridge'a na, nie wiem, na full mapę. A tutaj to zawsze na odcinkach się wywalam. Mam podobnie. Giga stresik jest przed widzami. Ej, that's pretty good! Dobra, jakoś się udał, tylko bloków mi właśnie się skończyły. No nie! Ej, kumasz to, że ty mnie jakby hitnąłeś, jak już zginąłeś? Co prawda? To był? No. Był tak dziwny hit, pojebane to było. Oj, mogę mnie lecieć w ten sposób. Ale giga, dobrze się klepiesz. To ci nie mogę ująć. No jakoś tam, chociaż ostatnio trochę tam poćwiczyłem tego PvP. Dobra, o kurczę, ajej. Ty to ja tam widziałem, że ty raz Lunar, raz Bad Lion, to jaki jest ogólnie twój stosunek klienczy? Ogólnie te dwa klienty lubisz? Wiesz co, ja podchodzę do tego tak, że nie ma co się jakby uzależniać od jednego. Okej, okay, dobra. O nie! Nie ma co się uzależniać od jednego na pewno. Myślę, że trzeba testować każde. I najbardziej mi siada Badion z tego powodu, że ma replay moda. No jednak Lunar nie ma replay moda. To jest giga... no taki giga minus w sumie. Gdyby Lunar miał replay moda, to naprawdę byłby chyba jednym z najlepszych w sumie klientów. Ale mam Loa w ogóle, nie wiem. Nie wiem czy teraz powinienem zostać w bazie, czy na siebie rushować, ale dobra, chyba jednak pozostanie w bazie byłoby lepszą opcją. Chyba tak, lecz szczerze ci powiem, że nie wiem. Co to był za hit? Nie wiem, sam się zdziwiłem. Właśnie ogólnie nie wiem jak u ciebie, ale jak ja kiedyś korzystałem do robienia miniaturek z replay moda, to mi ten replay mod strasznie często się bugował. I nie wiem czy u ciebie też się tak buguje, tak, czy... Tak, no. Mam tam wgranego tego replay moda, więc też jakby nie muszę się zmagać z tymi bugami. O nie, ty już nade mną jesteś, no to nieźle.
What? Ej, powiem ci, że... spadłeś? Nie, nie spadłeś, o kurde. Za każdym razem, jak się z tą hitam, to mam takie... No, całe życie mi przeskakuje przed oczami, naprawdę. W sensie, masz giga anti-KB. Ja nie mówię, że masz anti-KB, co nie, tylko no, takie dobre masz hity, że powodują one ci anti-KB po prostu. Dlatego te CPS-y mają też swoje plusy i minusy. Oj tak. Mam podobnie z tobą, się powiem. Teraz. O. Witaj, Fomi. Z wicholudy? No nie. GG. Ja idę z dupy. Właśnie ten Chappy, nie wiem, mi się nagle zaczął tak z dupy polecać na głównej. Właśnie się zastanawiałem, kto to jest, bo on chyba jest z Hiszpanii? Skąd on jest? Z Brazylii chyba, z tego pamiętam. Właśnie, z Brazylii. Nawet, szczerze to nawet nie wiedziałem, czemu on mi się poleca. On w ogóle robi jakieś te polskie napisy do swoich filmów. Tak, widziałem to. Znaczy, te napisy ohydnie wyglądają, ale to mniejsza, bo, ale robi, więc jest spoko akurat. A nie wiem, czemu on akurat uderzył... O nie, ty już masz zbroję kupioną. Nie wiem, czemu on akurat uderza w te... O nie! A jeszcze miałem żelazny miecz. I teraz nie będę miała... Dobra, w sumie nie musiałem zużywać tego farbola. Ale zrobię tak. O nie, jeszcze w ciebie chciałem trafić i tak akurat się wtedy dosłownie w tym samym momencie sfireballowałeś. Oh my god! Oh my god! Dobra, czy się spalisz? O, tak. Ach, nie, shifta zapomniałem przytrzymać i... Ej, dobra, nie, myślę, że dogrywkę trzeba jeszcze jedną zrobić, bo to było takie w sumie... Dobra, może... Znaczy, to działa tak, że w Adobe Audition, że jakbym nagrywał w OBS-ie, to bym miał jakby tą całą ścieżkę naszą dźwiękową na jednym, a tak to mam na dwóch i jak ktoś będzie za głośno, to mogę go ściszyć, albo jak ktoś będzie za cicho, to mogę go odgłośnić. No to jest lepsze, to prawda. Muszę sobie to ogarnąć, bo właśnie dużo razy miałem tak, że jakiś opponent miał o wiele wyższy głos, w sensie głośniejszy. No, a to myślę, że to zależy od ustawień OBS-a i tak dalej. Ja sobie nie podgłaś, a ty masz jakieś filtry właśnie w OBS-ie, czy nie? Właśnie w OBS-ie nie mam, ale sobie daję, obrabiam dźwięk w Adobe Audition. Nie, w ogóle chyba się obaj zbugowaliśmy w bloku. A w ogóle tak by the way, jaki ty masz ping? Tak. Ping? Nie wiem, strasznie duży, nie wiem, teraz nie mam odpalonego. Ale tak na co dzień to mam strasznie duży ping. Rozumiem, miałem to samo kiedyś właśnie. Tylko ja miałem jeszcze tak, że miałem... ja miałem ogólnie tak, że miałem 30 chyba megabitów na sekundę, coś takiego. Ale miałem ten problem, że właśnie miałem limitowany do 100 gigabajtów tylko. I wiesz, jak ktoś oglądał Netflixa, było dużo w domu oglądania Netflixa i tak dalej jest w sumie. I do tego jeszcze robiłem filmy, to chłopie w 5 dni zżerało i później na następny miesiąc już nie miałem nic. To jest giga dziwne. Ej, no znowu taka sama sytuacja, ja w ciebie fireballem strzelam, a ty akurat w tym samym czasie, dobra, może się wytrybiłem bedami. Niedobrze by było. Tego nie chcemy na pewno, znaczy ja nie chcę. Dobra, mam dla ciebie specjalny taki prezencik, nie powiem. No nie! Myślę, że te fireballe to już będą ci się śniły po nocach, naprawdę. Ja na przykład tego nie ogarniam za bardzo, znaczy rzucanie pod ogarniam, ale nie ogarniam jakby kiedy rzucić się najlepiej, w sensie wiesz, jak tam masz się 3 HP czy tam nie wiem ile. No, ale... A się ja też tego tak średnio ogarniam, ale... O nie, ale strefa się wiesz, a dobra. Czy ja wiem? To był taki mega lucky shot. Właśnie ja mam taki problem, że się na przykład na pół HP podjonuję automatycznie. Ja właśnie nie wiem na ilu dokładnie. Się na tym nie znam, bo totalnie nie gram tych podjonków, ale... Chyba dobrze robię, nie wiem. Ogólnie jeśli chodzi o tego Empa, to on jest dobry do drag clicka, ale do PvP jest... totalnie do dupy, nawet do jittera, bo jeśli się jakiś ktoś jitteruje jakby dwoma palcami i chyba większość osób tak robi, to one się po prostu tam nie mieszczą, a do butterfly clicka tym bardziej. Serio? Jedynie co tam, no tam można normal clicka najwyżej. Jest jeszcze chudszy od Kaina. O kurde. Jakby nie Kain wiem. Też tam nie ma, Kain nie ma takich tak, jakby tych takich ograniczeń tam, bo ten Amp to ma tam jakby te LEDy i one też to strasznie... Ej, w ogóle wszystkie podki mi się... Dobra, czekam. Ja przeniosłem. Ej, wcześniej nie słyszałem twojego butterfly clicka, teraz go słyszę?
i ci od razu lepiej siadło. Właśnie ja akurat mówię pod przycisk, bo zapomniałem sobie włączyć ten odcinek. Dobra, już się chciałem, już się chciałem ekspozować. Akurat tutaj zapomniałem, o nie, chyba speed mi się skończył, dobra, ja spierdzielam. Dobra, to ja za tobą. Nie. Ty chyba też nie masz speeda, czy sobie wypiłeś? Ja wypiłem. Ale czuję się, jakbym go nie miał, szczerze. A nie, mam, dobra. Kurczę, mi już mało potek zostało, stawiam, że około 15. Ja mam jeszcze dużo. Dosyć. Oj, ale dziwnie poty rzuciłem totalnie, bez sensu. A myślę, że to też ten jednak czynnik, że jest noc już, to też pewnie powoduje jakieś tam zmęczenie u każdego z nas, myślę. No, pewnie tak. O nie, o kurde, prawie się nie. A totalnie mało CPS-u teraz klikam, aż się dziwię. 14 butterfly max teraz. Nie wiem, czy to chyba zmęczenie jest po prostu właśnie. O, coś więcej wreszcie. Dobra, mi jakieś 13 pot zostało. Co ja zrobiłem? Zamiast spadnąć potę, wyrzuciłem ją. Oj. Niedobrze, mamy problem. Letki. Oj, Fomi, proszę nie peruj się do mnie. Leave me alone! Czyli już mam tylko, mi zostały dwa potiony. Czekaj, co możemy zrobić w takiej sytuacji? Masz speeda jeszcze? Mam jeszcze, znaczy przed chwilą wpiłem ostatnią potkę. Dobra. Oj, ale dziwny był, nie wiem co to było. Lagback, czy nie wiem. Nie, mi też tak dziwnie się ciało. O nie, dobra, ja spierdzielam. O nie! Jest dobra, półtorej HP. Więc chyba... To nie wiem, czy to... Więc... Chyba rip. Czekaj, masz tutaj dwie... Dobra, masz trzy potki, zrobimy fair gierkę. Tak, czuję, że teraz mnie rozjebiesz. Jak ci dałem. Oj, a już są trady niestety. O nie, dobra, rip. Dobra, GG. No właśnie to jest to, że ja na wędkę i te wszystkie oczoboły i wszystkie inne bajery nie umiem grać. Ja teraz spierdzielam z tym po prostu, bo się boję o swój żywot. Ej, czekaj, ten Golden Head nic nie daje. Ten Golden Head daje to samo co Diablo. Znaczy no. No właśnie to jest takie do dupy, chyba jedynie daje dłuższą regenerację, ale tak to jest słabe. Aha, no to może. Mógłby chociaż coś tego speeda dawać. Tak. Czy ty wszystko... Czekaj, co? Ale ty jesteś Tarzanem. Ty wszystko... Czekaj. Moje strzały do ciebie nie dolatują. Dobra. Ty wszystko omijasz, nieźle. Szukałem słowa omijasz przez 3 minuty. Nie mogłem się wysłowić. Ale tak to jest już o tej godzinie. Oj, nie. Czy ty chcesz ze mną zrobić to, co... Tobiasz z Bushem? Nie. GG. Your bed.